Cóż, co mam więcej mówić? Nastała zima! Dokładnie tak, nastała zima na naszym serwerze, pięknym świecie Dreamcraft. No, sami widzicie, sam lód na naszym jeziorze, wszystko tu jest ośnieżone, wszystko zamarzło itp. Nasz domek dalej nie jest z zewnątrz skończony, ale on będzie kończony, spokojnie, spokojnie. No tu również mamy, kurczę, pieczone zimę, jak widzicie na naszym kalendarzu jest wczesna zima, dzień drugi, pięknie wygląda ten kalendarz. Nie... Myślałem, że te kropki oznaczają, który jest dzień normalnie, ej, to by było zarąbiste. Właśnie, nie włączyłem dźwięków. Nie tu, tu. Dobra. Tak czy siak, jak widzicie, do kuchni dodałem trochę, dodałem kran, bo o tym bardzo zapomniałem. Tu dodałem coś takiego z nowego moda, dodałem też garnek, jak widzicie, to sobie przełożyłem. I zauważyłem, że nie mamy też jednej rzeczy, którą zaraz sobie zrobimy, lecz dziś głównie będziemy robić achievementy, no bo wiadomo, o tym jest ten odcinek, tak? Tylko chciałbym sobie znaleźć pierw tego moda. Właśnie tego nie mam. Tego nie mam i nie mam też tego, więc trzeba to naprawić, że tego nie posiadaliśmy. What? A, pomyliło mi się. Teraz cyk, świetnie. To też zajrzę do achievementów oczywiście. I dwa tłoki, na szczęście je już mieliśmy. I tam był hopper, tak? Ach, no cóż. Kolejne żelazo trzeba poświęcić. No, no dobra, no to w dobrej sprawie wszystko oczywiście. Nie widzę tam hoppera nigdzie, ale dobra. Może jestem ślepy. Pyk. Teraz cyk. Świetnie, pięknie, moi drodzy widzowie. Mamy to. Więc pyk. I teraz tak, zrobiłem sobie tarczę w ogóle, co też zrobiłem jak achievement. No i też zbroję, dodałem taki motyw, że ona tak na czerwono się buzuje ładnie. Czy mogę poprosić te tarcze? Chyba nie bardzo, ale widzicie, zrobiłem sobie taką tarczę ze znakiem i no. Cyk, dobra, okej. Okay. A, i też to tu porobiłem i zrobiłem se krosno, więc no. A propos achievementów. Twilight Forest nam oferuje fajny achievement za zrobienie sobie zbrojki z tych wszystkich tych. Z tego prawdopodobnie, albo z tego. Ale my sobie zrobimy całą zbrojkę z tego, jeśli nam nie zaliczy, to trudno. Nie mamy za... A jednak mamy. No i nam nie zaliczyło, dobra, więc zrobimy sobie z wszystkiego zbrojkę. Pyk. Pyk. I cyk. Siu. Wygląda fajnie, śmiesznie, ale nie wiem czemu nie zaliczyło mi jej. A wiem, że jest taki achievement. Przecież on tu był gdzieś. To jest też, co będziemy chcieli zrobić. Tego nie mam, o dziwo. Też nie. Też nie. Ej, musimy to zrobić. To będziemy robić. To przydałoby się. Okej. Okay. Okej, okay. To. Ubarw. A, dobra. To jest to, tak? Dobra. Ech. Dobra. No to fajnie, mamy to. 7-3. 7-2. No. I sobie ubarwimy to na... Chciałem na czerwono, ale nie widzę, bym miał barwnik. Ewentualnie może mamy kwiatki. Tak, mamy kwiatki, więc super. Zrobimy sobie czerwoną tę zbrojkę. Pyk, pyk. Pyk. Fioletowa też by była zarąbista, ale tak jakoś, nie wiem, czerwona. No i siu, achievement. Pyk, pyk. No... Śmiesznie wyglądamy, nie powiem, że nie. No ale dobra. Bardzo, bardzo fajny outfit. I przydałoby się więcej tych właśnie. Jesteśmy w stanie je zrobić. Stojaki na zbroję, właśnie.
Tego słowa mi zabrakło. To mi oddaj. I chyba w magazynie tu se walnę 3. No i teraz odłóżmy se te outfity. Załóżmy nasze cloudbootsy. Tu będzie ten główny przewodniczący, ten najładniejszy. No i tu damy te. Pyk, 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 pyk. Fajnie, śmiesznie tak wyglądają. Dobra. Cyk, tu skrzynia Twilightu. To i teraz ok. Zrobimy sobie kolejną rzecz, którą my również mamy w achievementach do zrobienia. Cyk, to. Odbierz sygnał nadawany przez rzeźbioną biblioteczkę za pomocą komparatora. Chyba dobrze przeczytałem, mam nadzieję. Dobrze, a więc żeby to zrobić, potrzebujemy książki. Mamy książki, chociaż nie mamy wszystkich. Nie mamy 3 książek, więc niestety czas skrócić jedną główkę o głowę. Jedną główkę o głowę? Krówkę chciałem powiedzieć. Co ja gadam tutaj? Jest porta do Etheru. Farma na razie została zatrzymana, bo generowała lagi i spadki FPS-ów. A bardzo potrzebuję FPS-ów na tym świecie. Dobra, już nie mam kartek, o dziwo. Więc cyk, cyk, deski, pyk. Dobra, odłóżmy to, to, to i teraz teoretycznie z tego co rozumiem, jak to wsadzę tu? Nie. Co? Chwila, mam teorię, że jeśli zrobimy tak, to właśnie. Aha, a. No. Dobra, okej. Okay. Deska do krojenia, taka też się może przydać. Co możemy, to robimy oczywiście w tej serii. To mamy 2 deski do krojenia, na to wygląda. Ale pada śnieg. Ale klimat, dobra. Mamy biblioteczkę, no jak widzicie, tu już jest coraz więcej, ale ten enchanting chyba bym musiał zostać przeniesiony. Zrobiłem też mapę, nie wiem czy widzieliście. Ech, no dobra. Oj, zepsułem to. Co ja robię? No. Dobra, cyk, cyk, no i teraz trzeba to podłączyć. Gdzie to było podłączone? To było... Tu. Dobrze. Okej. Okay. No i teraz te biblioteczki mogę dać tu. No sorry, łazienneczka. No spoko. Okej. Okay. Pyk. Dobrze, jak się robi komparator? Okej, okay, pierwszy raz w Minecraft będę to robił. No bo przyznam się szczerze, nigdy tak na Survivalu nie ciągnęło mnie do technologii, zawsze to tam sobie gdzieś na kreatywie coś robiłem itp. No ale dobra, przekaźnik redstone nas stać na niego, ale my chcemy my chcemy komparator. Halo, co robi źle? A, bo to miał być kwarc. Dobra, no komparator. Mieliśmy stąd za pomocą komparatora to odebrać. Wannę bym musiał przesunąć, przepraszam, najmocniej. I jakiś blok poza stołem. Daj mi andezyt. Dobra. Jest! Mamy to. Moc książek. Fajnie. No dobra. Bardzo fajnie. Mnie się to podoba, że mamy tam teraz to. Tu to dam. To dam. No nie dam, to dam tu. Tu, dobra. Kolejną rzeczą, jaką sobie pomyślałem, co można zrobić, to. O. Albo to. Włóż chmurę do butelki. Skąd ja ci wezmę chmurę? Inwentory pety. To ma sens. To robi sens. Pyk, no. Tylko teraz powodzenia, promil. Weź se to znajdź, nie? Wow. Trochę ośnieżone, nie powiem, że nie. Ej, tylko tak troszeczkę.
Oj, oj, oj. Czy ja to na mapie będę widział? Nie wydaje mi się. Czyżby... Czy to może być to? Nie, ale przecież ja dałem... To powinno być w górę przecież. What? Halo? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu są te chmury, dobra. Więc... Cyk. Oj, oj, coś poszło nie tak, coś poszło nie tak, coś bardzo poszło nie tak. Przestańcie, przestańcie. Dawaj, dawaj, no. Ale nie da się jej nabrać. What? Tak mam chmurę do butelki nabrać. To nie jest możliwe. Może w eterze. Ale no... Nie, no to nie byłoby tu chyba. No mam bloki chmury, można spróbować, ale... Nie. Stłaj... Nie. Nie, no to żadna... Żadna chmura... Jakby nie reaguje na to. Nie wiem. No dobra, to zrobimy inny achievement. Z kuszą. Proszę bardzo. Strzel z kuszy. Pyk. Proszę bardzo. Zabij dwa fantomy z... Wykonaj rozbójnika jego własną bronią. Okej. To jest do zrobienia, tylko trzeba znaleźć tą ich bazę, w której już byłem. No tylko gdzie to było? To było gdzieś przy wiosce? Nie. Kurczę, pieczone. Tu jest? Nie. To też nie to. O, cholercia. Ale to ośnieżone. Mamy problem. Troszkę. Troszeczkę. Bo nie mam pojęcia, gdzie jest ta ich baza. Chyba troszkę się zgubiła. W multiversum. No to chyba jednak tego nie zrobimy. What's next? I gra muzyka. To zrobimy. Nie mam sypkiego śniegu, ale możemy zrobić z muzyką. Szafę grającą jak najbardziej mam, nawet dwie. No i płyty muzyczne również posiadam, więc... Jak to wygląda? Wow. Ej, niesamowite. Fajna piosenka. Taka. Tego nie mamy. Ale muza. Dobra. Co tu jeszcze możemy zrobić? O kurde, ile tego jedzenia. O, mamy prawie wszystkie te. Takie z Rili. Ale muza! What?
O, możemy nasz ten wzmocnić. Z diamentów albo netherytu. Z netherite'u to zrobimy. Czemu nie? Co nas na to stać? Okej, okay, chyba mamy już wystarczającą ilość netherite'u. No oczywiście trochę jeszcze ze skrzyni wykorzystam. No dobra, skończyła się muza. Myślę, że możemy wszystkie sprawić w sumie. Trochę mamy tych płyt, więc no. Czas na tą. Okej. Okay. Cyk, 16 bloków. Jeszcze możemy ten stack wykorzystać. Cyk, 23 bloki. Let's go. Przynajmniej żelazo się zwróci. Okej. Oj, to bardzo nie starczy mi. Tak bardzo, bardzo mi nie starczy. No dobra, no. To trzeba iść po więcej netherytu. Właśnie ciekawe, jak to się w końcu mówi. Netheryt, netherite. Ciekawe. Nie, on niesamowity jest ten mod, naprawdę, że masz te takie sadzonki i niszczysz to i dostajesz z tego rudy, nie? No ale to wiecie, to też nie jest łatwo zdobyć, bo jedna taka sadzonka jednak wymaga 8 bloków danej rudy, więc no to też nie jest takie easy zdobyć to, ale potem jak już się to zdobędzie, to jest no easy. Siup. No dobra, trochę więcej tego mamy. Zobaczymy, chociaż jeszcze sobie to pozdobywam. Fajnie to na minimapie ta farma wygląda. Patrzcie to. Gdzie ja kurczę jestem? Jezu, co tu się dzieje? Halo. Dobra, patrzcie to. Śmiesznie to wygląda. Brukowe cegły. A to jest to, dobra. Dobra, dobra. No, jeszcze trochę. Dobra, samych sadzonek już mamy ponad 100. A netherite'u 271 sztuk, czyli ponad 4 staki. No i lecimy sobie zrobić to i go. No, dobra, płytka się skończyła. Czas na tą. Okej. Siup. Zróbmy. Chociaż ja go chyba mam. Nie jestem pewien. Jestem Thor. Dobra. Let's go. Cyk. No dobra. Nie wydaje mi się, by starczyło nam, no nie starczy nam na jeszcze jeden poziom. Dobra, tak czy siak to wzmocniliśmy tu wszystko. Ale dalej nie mamy jeszcze jednego poziomu, który by się przydał jak najbardziej.
Dobra. Dobrze, więc mamy troszkę więcej tego nederytu. Plus te diamenty tu zebrałem se. W sensie tylko z tego pola tu. Dobra, odstaćmy ten netherite. Pyk. I mamy tyle go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem staków tym razem. No dobra, sześć i trochę. Ale dobra, myślę, że powinno to już być finalne i ostatnie, końcowe właśnie. Coś, co jeszcze musimy zrobić, czyli posadzić kaktusa. Pyk, 45 bloków, myślę, że to już będzie koniec. Cyk. Fajna złota, ta jest najlepsza moim zdaniem. Ale ta złota też fajnie brzmi. Dobra. Posadźmy w końcu te kaktusy. Ale dalej nie mamy, niestety, jak też wiecie, no... no tak, tak, tu nie posadzimy. To musi być tu. Dalej nie mamy pustyni. Dalej nie. O, znaleźliśmy, więc stypa. Ale no, poczekajmy, aż ten kaktus urośnie i wspólnie oglądajmy jego chorust, jego rośnięcie. Nie chcę już mi się. No dobra, on se tu urośnie. Później będzie go coraz więcej. Ale muza! Co jest? Wow. Okej. No dobra. To nam już musi starczyć. Mówię wam. Nie, nie starczy. Fuck. Ach, ile tego netherite'u potrzeba. W ogóle bardzo niefajne też jest to, że w cloudbootsach skacząc można zadeptać to. Bardzo mi się to nie podoba. Ale zazwyczaj mam motykę przy sobie, więc jest git. Nie mam nożyka diamentowego, a mam możliwość, więc tego zrobię. Od razu mamy cyk, kolejny achievement. Super. Superowo, naprawdę. Achievementy wbijane. Właśnie mamy dzień i 5 godzin na świecie i mamy 60 dzień. 60 dzień. Wow. No nie? Naprawdę sporo. Dobra. Dobra, nie, ten netherite to jest chora liczba, nie? Ciekawe, czy jest świat netherite'u. Jest netherite lucky block. Nie... jest. Jest. No dobra, no to te światy będziemy odkrywać oczywiście sobie w odcinkach kolejnych. Za ile odcinków? Nie wiem. Wiem, że na pewno będą. No dobra. I tu już sieję diamenty. I tu już więcej netherite'u nie zdobywam na razie. Nie zamierzam go więcej zdobywać. Wiem, że zamierzam się najeść. Chociaż po coś mam te perłę, nie? Po to, by z niej korzystać raczej. Dobrze. Cyk. Cyk. Za dużo zdecydowanie. Ale ta muzyka jest świetna. Bardzo mi się podoba. To dalej nie jest wszystko. Dobra widzowie, mam już tyle bloków netherite, już mam dość tego. Ale wpadłem na fajny pomysł, patrząc sobie craftingi, żeby zrobić tablicę informacyjną oraz blok zegara. Pyk. No, no i takie smaczki, wiecie. Smaczki, smaczki. Mamy zegar.
mogę go nastawiać? Czy ja mogę godzinę realnego świata sobie nastawić chyba, ale to długo trwa. To nie chcę. A jakby działa tablica informacyjna? Jak to ma wyglądać? No dobra. Brzmi ciekawie. Czy bym z niej korzystał? Nie wydaje mi się, ale no spoko. Czemu nie? Tu gdzieś była, o właśnie, mapa. No to zamiast tego można sobie i cyk. I jest. Więc spoko. Plus chciałem jeszcze umieścić parę tutaj obrazów, żeby urozmaicić to wszystko. Plus zobaczcie, jakie tu jeszcze mamy te obrazy. No bo ładne są te obrazy. No nie powiecie, że nie. No tak, se porozwieszam na razie. Dobra, chodźmy zrobić ten beacon w końcu już ostatecznie, bo już mam dość. Zapewne znowu mi nie starczy. To wtedy nie wiem, co zrobię. No. Ja pierdzielę. Dobra, coś tam pozdobywałem i jeszcze chcę zrobić jedną, kurczę, jedną, jaką będzie zrobienie bloków bambusu, po to, by z nich pójść i zrobić co innego. I teraz jest i kolejne achievementy. Mamy słomę i dzięki słomie możemy wytworzyć świetne rzeczy, jaką jest lina, ale liny nie potrzebuję. Ja potrzebuję czego innego, czym jest to. Musimy zrobić płótno, ale nie mamy tyle tego, więc potrzebuję więcej bambusu. O kurczę. No dobra, no to jest bardzo potrzebny rozwojowy odcinek, tak? Prawda? Cyk, no. Dobra, chyba starczy. To ta druga deska, jednak dobrze, że ją zrobiłem, bo się bardzo przydaje. Tak to bym nie wiedział, bym się zastanawiał, ty, czemu to nie działa. Dobra, tak nie można tego zrobić. Cyk. Cyk. Dobra. Dobra. Teraz nas stać na bela słomy albo na bambusową skrzynię, co jest fajna, albo na płótno, które ja chcę bardzo zrobić, by z płótna zrobić płócienna tabliczka. To ja wiem, jak to brzmi. Blok tatami. Wygląda fajnie, ale nie. My chcemy tabliczkę, którą w tym momencie możemy pokolorować na ten kolor. I w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić super rzecz. Tylko nie wiem, gdzie ją zrobić. I to jest ten problem. No dobra. Chyba tu dam. Po prostu. Chociaż... kurczę, no. Ej, nie mam pojęcia, gdzie ją dać. Dobra, dam ją tu po prostu. Cyk. Zaczęcie serii. Dreamcraft S1 18.08 2024, 18 sierpnia. Pyk, dokładnie tak. O!
mogę sobie to edytować, zarąbiście, ale ja bym chciał sobie to edytować w inny sposób, którym będzie podświetlenie tego. I kolejny achievement do mojej kolekcji. Pięknie. To jest coś, co robiłem zawsze, a nie zrobiłem tego w tej serii najważniejszej. I to był błąd. Idziemy skończyć beacon i kończymy ten film. Dość już tych achievementów w tym filmie. Zrobiliśmy ich naprawdę dużo. I myślę, że jestem zadowolony z tego. Dobra, pyk. I teraz trzeba tu wykopać dziurę naszym ultra mega hiper turbo szybkim kill-offem. Pyk i pyk. Dobra. To musi już starczyć, naprawdę. Nie ma innej opcji, że to nie zadziała, nie? Poświęciłem tyle na to czasu i netherite'u, że nie wiem. Oddaj. Kurczę. Dobra, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 nie tu. Pyk, 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 pyk. Mamy wszystko, moi drodzy widzowie. Teraz możemy sobie zrobić tak. I możemy sobie tu wsadzić sztabkę. No i ja bym poprosił siłę i regenerację. Mamy to. Tu sobie wybiorę pośpiech. Aj, to zawsze jest regeneracja. No to tu poproszę sobie kopanie. Tu machanie mieczem. Mamy szybkość. Co tu się dzieje? Dobra, mam wszystko, tak mi się wydaje. No, mamy wszystko. Poza odpornością, nie wiem dlaczego. Tu jest szybkość, tu jest to i tu jest kopanie. Nie mamy odporności, co jest trochę szkoda. No dobra. Trudno, więc zrobiliśmy to. Mamy ten netherite'owy beacon. I dzięki za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Teraz ma to też mocniejszą siłę, bo pamiętacie, na farmie już mi nie łapało tego. Teraz zobaczmy, jak daleko mi to sięga. Gdzieś tu mi się to urywało. A teraz idę cyk do końca farmy i zobaczmy, czy nam to zleci, czy nie, czy się zregeneruje. Dobra, okej, no to wszystko jasne. I to mi się pojawia od kiedy? Okej, odtąd. No to trochę jest dalszy zasięg. No dobra. Więc fajnie, mamy to. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach z Dreamcrafta. No i innych na tym kanale. Do zobaczenia. Pa, pa, Eluwina.